Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Alan Wake 2. Jak ładna piłka taka obdarta ze skóry. No to, to pamięta się jeszcze takie mokrą w twarz dostać. Oj, coś pięknego. Wszystkie wspomnienia wracają. No a będąc przy planach na dziś, to też może trochę wspomnień z tego co tutaj już się wystraszona, że ktoś nowy wyszedł. Trochę wspomnień z tego co tu widzieliśmy. A, echo to chyba tylko ze świata Alana są. I wracamy w okolice parku Przyczep zobaczyć, jak to tam wygląda, gdy woda już obniżyła swój poziom, czy całkowicie? O, co się stało? A, broń? Nie, co jest z tobą mnie tak? Come on, Casey. No answer. David. Pick up, pick up, pick up. Hey, this is David. Leave a message, David. Can you call me back, please? It's urgent. Please. Why isn't David answering? Is Logan all right? How does this all work? Has a horror story already gotten her? Wake should know. Nie zapominaj o używaniu wiadra dozorcy w jego pokoju wytchnienia do zmiany postaci. Możesz rozgrywać opaść Alana i sagi w dowolnej kolejności. Okej. Okay. No tutaj wciąż się jeszcze zastanawiam. Dzisiaj oczywiście pobiegamy Sagą, oczyścić okolice. Zebrać niezebrane rzeczy, ale zastanawiam się, czy przełączać się teraz na Alana żeby to tak fajnie sobie przeplatać czy może jednak lecieć sagą do końca w momencie gdy mniej więcej wiem jak ona działa jak korzystać się z jej zabawek jak pokonać wroga najsprawniej z czego nie korzystać bo okazuje się że butelki to to badziewie niestety No dobra gdzie są te plakaty tutaj nie spojrzałem ostatnio są jakieś dowody Halo to jest strasznie ciemno ale i tak nie ma nic, nic do wzięcia, nie? czyli po prostu plakat, już myślę, że się gra zepsuła. Warto było sprawdzić w każdym razie. Być może jakieś rzeczy dotyczące naszej córki pojawią się gdzieś niebawem fabularnie, jak się do niej dodzwonimy. Dobra, zobaczmy jak woda opadła, chyba, że tutaj też będą potrzebne nożyce i tyle, co sobie przejdziemy dalej. Hmm. Smutek, smutek. Chyba, że gdzieś tu leżą. Ale znając życie to raczej. Ło! dziewczyno, bardziej się przestraszyłem ich ruchów. O, jakie to było niespodziewane. Przypuszczam, że fabularnie dostaniemy nożyce, niestety, Gwiezdna symfonia, włosy zakrywające logo. Do czego jest podłączona rakieta? Wysunąć stopę, żeby sylfetka była ładniejsza. W kosmosie nikt nie usłyszy twego śpiewu, wielkie litery. Może bardziej wpadające w oko czcionka. Pomysł na fabułę komiksu. Dosłowna kosmiczna opera fantastyczno-naukowy musical z, z obcymi w miłosnym trójkącie. Zagadka morderstwa, mieszanka obcego oka na podwórze Kropli Słońca i dźwięków muzyki. Partie muzyczne rysowane czarną kreską, barwy negatywne, śpiew rymowany, rytmy wizualne, burzenie czwartej ściany. Wszystko na widoku. To będzie moje najlepsze dzieło. Okej. Okay? Zobaczymy jak wyjdzie. Albo i nie, ale panie, albo pani najlepsze dzieło. Gdzie trzymacie amunicję? To jest Ameryka. Ja wiem, że macie tu amunicję w każdej szafce. Dawać. Bo trzeba przyznać, że trochę biednie wyglądamy po tym, co ostatnio przeżyliśmy. I liczę, że gra bardzo chętnie uzupełni nasze zapasy. No już już lepiej wygląda, ale mamy potwierdzenie już teraz definitywne. Definitywna wersja, potwierdzenia, może tak ostateczna, że to ile dostajemy zapasów jest zależne od tego ile ich mamy aktualnie. Być może przy sobie, być może ogólnie w ekwipunku. Może jakimś sposobem by było zrzucanie ich do pudełka. Rybki biorą? Nie, tam coś mamy. Tam chyba widziałem kolejny komiks. Uuu, śrubokret w ruch czy... Co to jest? A nie, to... Tylko jakbyśmy się chcieli z prądem podpiąć. Mamy mało amunicji, dostaliśmy duże zapasy od gry. Mamy dużo amunicji, dostajemy max dwie sztuki. Więc może to i dobre rozwiązanie, tak, takie uczciwe. Nigdy nie będziemy mieli nadwyżki takiej potężnej o, w ten sposób. Chociaż sam z racji to poznańskiego genu w sobie, no, lubię to zbieractwo i lubię kończyć grę z pełnym z ekwipunkiem, z pełnymi zapasami, no a przy takim podejściu. To raczej się nie Another uda. Dobra, ale czemu tak bez opisu? Halo? A może. A to musi być osobny klucz. No dobra, nawet pstrykacz tu nie pomoże. Sprawdziłem wszystko, jak w rasowym point and clicku. A tu pomoże śrubokręt? No, w końcu. Można zobaczyć, jak to ładnie działa. <laughs> Przepraszam za uszkodzone drzwi. Ile teraz? No już już zaczyna się program oszczędnościowy. Tak jeszcze, jeszcze sensownie, ale powoli ten sens się tu kończy. Co mamy na komputerze? James Johnson, Megan, po prostu daj mi znać, czy wszystko u ciebie w porządku. Proszę, tęsknię za tobą. Nie muszę wiedzieć, gdzie jesteś, tylko czy nic ci nie jest. Po prostu mi powiedz, tyle jesteś mi chyba winna. O klucze. Przyniosłem klucze w miejsce, z którego nie wypłuczę ich woda. Możliwe, że trochę trudniej będzie się do nich dostać, ale jestem pewien, że spokojnie sobie poradzisz. Uu. Odpowiedź? Może latarnia? Panie Skarsgård, dziękuję za pańską propozycję. Gwiezdna Symfonia brzmi jak wspaniały projekt i bardzo kreatywny pomysł. Wydaje mi się jednak, że nasze wydawnictwo będzie panu musiało tym razem odmówić. Życzymy panu w przyszłości wszystkiego najlepszego. Proszę nie przestawać marzyć. To hop przyjechał tutaj, żeby to napisać. Być może życie poświęcił swojej małżonki, nie swoje. No i, i tak go załatwili. Nie chcą tego. Czysto, czysto, czysto. Chciałem powiedzieć, że mało nas straszą w tych domkach, ale zazwyczaj, jak coś takiego powiem, to to się zmienia. Ło! Wow! To tylko narzędzia. Hmm, może fabularnie będziemy musieli to jeszcze zacząć wrócić. Chociaż, no dali nam znać z tym, że zaznaczyli na mapie kluczek. Nie, aż tak. A, tu są pamiątki. Aż tak dobrze nie ma. Gdzieś musi być. No ten kluczek w miejscu, którego woda nie zaleje. O, to brzmi jak miejsce, którego woda nie zaleje. No idealnie, idealnie. No to dobrze, już nie żałuję komputera i tego, że tu przyszliśmy. Otwierać. Poszło szybciej niż myślałem. Uuu, las cię pochłonie. Bierzemy bełty, bierzemy butelki, chociaż nie ukrywam, że na tych butelkach ostatnio się zawiodłem. Myślałem, że to będzie taka nadbroń, że jak... Walniemy komuś z tego. Być może na zwykłym przeciwniku zrobiłoby to wrażenie. Ale tak, okazuje się, że naciągnięty bełt jest mocniejszy niż butelka wybuchowa. Coś wydaje dość dziwne, patrząc ogólnie na gry. Jak zazwyczaj działają. Ale cóż. O! O, no tak, widzieliśmy, że gdzieś tam jest chyba kolejny... Kolejny punkt z rymowankami. No to dowiemy się. Czego chcą od nas? Wyjdzie coś z wody? Zastanawiam się czy warto teraz podnosić skrzynki, bo... W momencie jak już dochodzimy do etapu gdzie mamy pełne kieszenie, może lepiej by było sobie zostawić na później. Żeby w przypadku ryzykownie niskiego stanu zapasów, More wtedy sobie je uzupełnić. Cóż tu mamy? Stary rybak miał wielkie szczęście. Jego zdobycz na morzu przerosła ludzkie pojęcie. Niestety, pewien głodny gość zaspokoił swój głód, konsumując na wózku rybaka cały jego trud. Ok, czyli stary rybak na morzu musi być. Jego zdobycz na morzu przerosła ludzkie pojęcie. Kogo my mamy? Dziecko, matka. Mamy tylko dwie osoby: dziecko, matka. Pewien głodny gość zaspokoił swój głód, konsumując na wózku rybaka cały jego trud. Nie wiem, dziecko zjadło cukierka. A co tu to, co to matka robi? Matka w domu czeka? nie ma sensu. No właśnie. Mama pływała na wodzie? Nie. To tak, jakby, jakby te zabawki w ogóle do tego nie, nie łączyły się z tym. No dobra, to zabieraj to. Musimy znaleźć gdzieś w okolicy prawdopodobnie, a to jest jego łódka. Prawdopodobnie jakieś jeszcze laleczki, bo bez tego to, to my nic tu nie zrobimy. Tylko pytanie, bo nie ma za wiele miejsc, gdzie one mogłyby być. Zazwyczaj leżały blisko zagadki. Max co było to co? Gdzieś pod domem raz zebraliśmy te co w domu. O, a tu coś jest? O, okej. Okay. Mędrzec i Niedźwiedź dobra. To już daje lepsze perspektywy do tego, żeby coś wyciągnąć z tej rymowanki. Tu już byliśmy. Ogólnie, jakoś tak szybko poszedł ten park. Przyczep, tak? Jak to wygląda? O, już wszystko prawie. Będziemy mogli lecieć na latarnię. Zakładam, że tam też jakoś fabularnie później trafimy, ale jak sobie wyczyścimy teraz trasę, to będziemy wiedzieć, jak tam trafić szybko i bezstresowo. Gorzej, że tym kimś, który jest żartem, jego trud jest misiek. Więc nie wiem, czy z jakimś nowym przeciwnikiem się nie spotkamy. Czyli co: mędrzec idzie na wodę, a misiek z racji, że z to dostanie cukierki. No i działa. Dziwna rzeczywistość? Jesus. To są jakieś rybki. Gdzie macie wisiorek dla nas? Chyba, że jest przy wyjściu. To jest więcej rybek. Oj, oj, to, chyba, to jest chyba ten zjedzony trud. To ty jednak weź kuszę. Czy ona jest taka mocna? Jest wisiorek dla nas, bo nie wiem. Czy już się powinniśmy, Miśka spodziewać gdzieś tutaj? Ej! To miał być Miziek, a nie. New York! <noise> Wygląda czy brzmi, jakby odpoczął. To miał być Miziek, a nie. Oho. A nie jakiś. stary chopy koleżanki. Że ja nie przygotowałem nas na więcej, nie? Ale jeżeli mają nam dawać więcej amunicji, to. zaćwiczmy hecz. Jeszcze ktoś?! O kurczę! No to chopię na ciebie coś specjalnego. Od razu widać, że z policji. I że jest seryjka z Call of Duty zakończona. Dobra, no z nich raczej nic nie wypadło, ale ten jeden bełt, który poszedł w powietrze. Tu chyba tra. Nie. Jest! Do zwrotu, no i nic nie boli. Czyli można odzyskać. Ale to ciekawe, czy każdy można odzyskać, czy to jest po prostu losowa sprawa, czy. Czy coś jeszcze tutaj mamy, czy niestety nie. Dobra, jesteśmy przygotowani na więcej. Schopa, który się przewrócił, też chyba nic nie ma. Ale wisiorek w nagrodę odbieramy. Cóż I tym razem? Podpal flaarę? Nie, podporócę no, tę wiochę. To, to by było lepsze rozwiązanie. Zwiększa ilość i jakość znajdywanych zasobów. O! Możemy mieć na to wpływ? To bardzo chętnie. Dodatkowy ładunek, część oszałamiają przeciwników, zwiększa maksymalne zdrowie. Przyznam, że to maksymalne zdrowie, mimo że z jednej strony jest kuszące, to wydaje mi się, że możemy sobie je poświęcić. Aż tak go tutaj nie tracimy. No, i powinno być miło. Czyli co? Z okolicy tutaj mamy wszystko. Lecimy. Może się tak nawet szybko przeniesiemy tu, do tego pokoju. Zrobię porządki w skrzynce. No i zobaczymy, co tam słychać pod latarnią morską. No i z pustymi kieszeniami jesteśmy gotowi ruszać na łowę. Chociaż przyznam, mam pewne obawy co do tego, kto tu jest myśliwym, a kto zwierzyną. Ale cóż, zaraz zmienią się zasady gry, bo chyba dzień wstaje. Jakby pójść od drugiej strony, to tak ten, ten słoneczny szlak by był może bezpieczniej. Chyba, że spędziliśmy cały dzień w studni. I teraz właśnie biegniemy na kolejną nockę po okolicy. Super układ. Coś dla nas? Jeżeli miałbym się czegoś przyczepić w tej grze, to trochę brakuje mi fizyki, takiej związanej z innymi przedmiotami. Oczywiście, jakieś wiaderko czy coś to możemy sobie przestawić. Ale na przykład te drzwi, no mogłyby się domknąć. Przestraszyć nas przy okaz. Ten namiot można by było spalić mołotowem. Zresztą, co on to robi? O, buty spadły. Oj, oj. Co my tu mamy? Moja pierwsza wizyta w Watery. Mieszkam niedaleko się dla przyczep Lighthouse. W ładnym miejscu, tuż przy drodze. W ciągu dnia jest bardzo cicho, ale nie w nocy. Nigdy nie byłem zbyt nerwowy. Prześpią nawet trzęsienie ziemi, ale tutaj, nie wiem, coś jest nie tak. Zwierzęta zachowują się dziwnie. W nocy są zbyt płochliwe, wydają dziwne odgłosy i uciekają. Mógłbym przysiąc, że słyszałem kogoś krążącego w okolicy. Spędzę tu jeszcze jedną noc, a potem się zwijam. No nie wiem. Namiotu nie zwinął, buty też zostały. Jak dla mnie to powinniśmy szukać trupa w okolice. O! Albo skrytki z zapasami. Teraz sprawdzi nasz nowy nabytek. Co my tu mamy? Byle nie apteczka. Amunicja, czyli dostaniemy dyszkę. No dyszka jest fajna, tylko czy to jest dyszka z racji niskiego stanu tej amunicji, czy za talizman teraz same dyszki będą nam wpadać. Wow, 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 nie jesteśmy tutaj sami. O kurcze, ile tego wyszło? No to ustrzelmy tego chopa najpierw. O kurcze, padł tylko trochę sporo amunicji na nich idzie. Myślę, że jak walniemy im główkę, to po temacie przetestujesz to? Nie. Drogo to nas kosztuje, tak po dwa bełty. Halo? Kolego, chcesz być tańszym obiektem testowym? Bo może przez to, że jest skażony, to tak działa. Jakbyśmy teraz załadowali na maksa, chyba w kamień poszło. Działa lepiej. Bełty do zwrotu, ekipo. Pokażcie, tak? Ty nam to oddajesz. Tu jeden też poszedł w kamień. Ua! Tu ktoś patł góry. One by mogły migać standardowo. To faktycznie by nam ułatwiło ich później znalezienie. Mamy kolejne. To co, jak są takie dwa uderzenia, to tylko ten zabójczy bełt chyba jest do odzyskania. A niestety drugi przepada. Halo? Ktoś tu umierał przed chwilą. Z naszymi bełtami pragnę zauważyć. Super. Super. Przepadło. No, boli, bo co zrobić? Co zrobić? Przeładować kusze i lecić dalej. Nauczeni doświadczeniem, że najpierw trzeba wypalić tych łobuzów, a później strzelać. Co my tu mamy? Lalka oszust. Pozwalająca rozwiązać zagadkę. Okej. Okay. Aj, 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 czyli nic z tego. Potrzebny klucz. No dobra. Zagadki chyba tu nam w uszach grały. Serio, nie leży żaden bełcik na ziemi? Nic? Chociaż. Oh, <laughs> Widzę, że ona jest tak samo zadowolona z tego faktu jak my. No dobrze, cóż my tu mamy? Stary obserwator morza, nim dokonał żywota, przeklinał wody, przez które dopadła go ślepota. Więc na głębokim oceanie wywołał małe zamieszanie. Była walka z falami, zniszczenie i zamęt. I gdy popełnił ten grzech, pieśń jego duszy przepadła na Amen. No, na pewno tutaj ktoś stracił wzrok. Lalka mędr, mędrca wydaje się być całkiem słuszna, bo nie ma oka. <laughs> Mędrzec bez oka. No i coś na wodzie musimy zrobić. Niedźwiedź dziecko matka odpada oszust. Postać oszusta. No chyba, że chodzi o to zamieszanie na wodzie. Tak. A gdzie nagroda do odbioru? Halo? Gdzie prezent? O, już widzę prezent. Idzie do nas. No dobra, chopie. Bo my już wiemy, jak wy działacie. Wypalone? Chyba nie. Ale i tak dwa strzały. Leży. Czyli co? Jeden bełcik tylko do zwrotu. A nie, to jakby więcej, cyk i cyk. Czyli można dostać dwa to. To nie wiem, jak to działa. Dobra, ale. Gdzie jest Wisiorek? Lepiej, chopie powiedz. Jak już zagadkę rozwiązaliśmy, to chcemy nagrodę dostać. Tu nie ma nic, chyba że pojawiło się tam w środku w latarni. Ale to. O! A, jestem, bo. Ale co on? Tu, ta... To tu trafiliśmy, hopa? To może nie wyszło tak źle wcale, ale. Ale wisiorków jak nie widziałem, tak... Jak nie było, tak nie ma. Dobra. Zobaczmy może na ławce. Hmm. Butelkę tylko widzę. No. <gł> I bałagan. O! I chyba safe house. No i kolejne... Kolejne prezenty, nie? No tutaj... Tu mamy klucz do skrytki. Uniwersalny. Tak zwane. Cyk. I co tym razem? E, tym razem talizman chyba zawiódł. Nie dostaliśmy nic. Nawet nagrody nie dostaliśmy za tę zagadkę. Plus jest taki, że w przyszłości niedaleki będziemy wracać. O? Żeby coś malowane? A tu coś jest malowane. Kwadrat. Czy to miała być jakaś skrzynka? Jest za nami skrytka dobra. Czyli wiemy, że mamy taki kwadrat. Trzy kreski. I kopnięty Another kwadrat. A i kółko. Może te, w których mamy. A tu wszędzie widzimy te, te symbole. Nie, no, wszędzie widzimy symbole. Ale jakoś to powiążemy ze sobą. Albo i nie. Tak, bez kartki. Czyli tak, musimy patrzeć na te symbole, rąb, trójkąt i trzy, chyba że to jest jakaś 1, 2, 3. Tutaj też coś mamy. O, już mi się podoba, bo będzie trzeba pomyśleć nad tym. No i tu mamy zejście później. Nie znaleźliśmy wisiorka, ale no pocieszające z tym wisiorkiem jest to, że będziemy jeszcze wracać w te okolice. Czyli tak, to jest dwójka prawdopodobnie. Dwa trójkąty w siebie wchodzące. I to chyba tak będzie działało. Reszta jest dla zmyłki. Gdzieś bym sobie tylko zapisał to. Gdzie ja mam? A dwójeczkę mamy. Teraz tak, wydaje mi się, że widzieliśmy, tu jest trójka, tak? To będzie banał. Dwa trójkąty w dół. Ach, to jakoś postaram się to narysować, żebym później to ogarnął. I brakuje nam w tym wszystkim tylko jedynki. To są trójkąty. Jest. Jest jeden. Znaczy zawsze będziemy mogli brutforsem zrobić. Jakbyśmy mieli jedynki nie znaleźć, skoro to jest dwójka, może to po kolei idzie na tych kamieniach gdzieś. Nie, po boku już nic nie widzę. Ostatnia szansa, że tu jeszcze po tej stronie. Zejść raczej byśmy nie musieli. Dobra, jedynki nie znalazłem, ale myślę, że ją sobie ogarniemy brutworsem, bo dwójka i trójka wydaje się być dość banalna w takim wypadku. Pokażcie na kłódkę. czyli jedynka, o, dwójka już jest ustawiona, a trójka to są dwa w dół obok siebie i lecimy albo i nie kurczę. Ta zagadka wydawała się być łatwiejsza, albo pomyliłem dwójkę z trójką. Nie, no nie pomyliłem, bo zapisałem sobie. I to musimy znaleźć jedynkę. O! A co jest? To trzeba trochę dłużej, ale jaki fart w takim razie? Jaki fart? Trzeba trochę dłużej tego brutworsa. To nie jest tak, że sobie klik przeklikamy wszystko na szybko. Przeciągnięcie braci Anderson. Przyciągnięcie braci Anderson na naszą stronę byłoby wielkim sukcesem. Dlatego oferuję kartę podarunkową wartą 100 dolarów plus darmową kawę. Oh, dear dinner! Przez rok dla osoby, która zdoła ich przekonać. Werbujemy. E, czyli co? Jednak się nie sprzedali. Bracia? Bardzo miło z ich strony. No dobra. Wisiorka jak nie było, tak nie ma. Ale ten wisiorek pewnie albo leży tu gdzieś na dole, bo słyszeliśmy, że coś się poprzestawiało. W okolicy, albo jeżeli nawet nie leży na dole, no to, to będziemy wracać w okolicy latarni fabularnie. Wszystko na to wskazuje, no bo będzie potrzebny klucz do niej. Więc, żeby już specjalnie nie kusić losu, idźmy prosto do Safe house'u, zrobić. Z... O, widzę skrzynkę. To może jeszcze chwilę pokusimy los. Oj, tak. Cóż tu mamy. Ale wtedy, w tym samym momencie, choć nie do końca, inna ręka złapała mnie za drugi nadgarstek. Był to skłócony z rodziną brat bliźniak mojego przyjaciela z dzieciństwa. Twardy były żołnierz, który pomógł mi walczyć z hordą zombie z tą swoją kwadratową szczęką, ogniem w oczach i znoszoną skórzaną kurtką. Moje serce trzepotało jak mały ptaszek w klatce. Zignoruj go, maleńka. Wiesz, że to właśnie mnie pragniesz. Czuły przyjaciel, o którego troszczyłam się przez całe życie, czy bezkompromisowy wojownik, którego znałam tylko przez jeden przerażający dzień. Jak w ogóle miałam tu dokonać wyboru? Zombie były od tego łatwiejsze. No dobrze. Dostaniemy jeszcze jakąś fajną broń w międzyczasie, bo chętnie bym coś zmajstrował z tych skrawków, ale chyba nic ciekawszego już nam się to nie. E, e, e. Save house, otwierać! Robię porządki, przydadzą się. Chyba 5 sztuk amunicji dostaliśmy, to całkiem spoko zamiana. Robię porządki i ruszamy dalej. Przy okazji napiliśmy się kawusi. I idziemy zobaczyć, czy tam coś na dole się pojawiło. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy to światło słoneczne jest teraz na tyle mocne, żeby wytępić całe zło stąd i nam na przykład latarka niepotrzebna, bo i tak nic nas nie zaatakuje. Czy wręcz przeciwnie, nie ma co tutaj się czuć zbyt bezpiecznie? Tu w sumie nie zaglądaliśmy, ale chyba nic nie ma takiego istotnego, prawda? Dobra, to teraz zastanawiam się, ale chyba ominiemy sobie Luna Park, przejdziemy raz jeszcze miastem, no bo musimy wrócić na stare śmieci, niestety. zobaczmy, czy tu się ten pisiorek nie pojawił. Ale Słyszałem, jaka rozruba tu była po tym wszystkim. To brzmiało, jakbyśmy tu mieli szukać naszej nagrody. Chyba, że kolejny Alan... ...wyjdzie w okolice. O! To to? Tak! Mamy wisiorek! Czyli on się tutaj znalazł. Pokaż, co nam dajesz. Zwiększa maksymalną ilość życia przywracaną w bezpiecznych miejscach pierwsza, lepsza skrytka, wywalimy go tam. Wracamy. Czyli taką miejscówkę zrobili tylko po to, żeby wisiorek był tutaj. No dobra, to teraz pytanie: Jak się wytłumaczą miejscowi w momencie, gdy wiemy, że oni to odpowiadają za jakieś dziwne zachowania kultu? Znaczy, wciąż nie wiemy. No. Wciąż nie wiemy, czy na pewno są źli, ale. Ale wiemy, że odpowiadają za kult. W sumie będziemy wracać jeszcze do tej miejscowości. To może, żeby nie zamulać, szybko przeniosę nas jeszcze w okolice tutaj, tej ścieżki leśniczówki. Tak, bo fajnie by było ją zaliczyć, a jednak czeka nas droga dookoła. I wróciliśmy na nasz stary pomost. Co gorsza, te pieruny chyba nie wiedzą, że dzień wstaje i powinny iść już spać, więc... Wszelakie problemy w tym lesie. Dalej się po nim kręcą. Miałem niemiłe spotkanie z jednym wilczkiem i okazuje się, że one jakby mocniejsze teraz były. Przeklęte. Dobra, to wbijamy. Na bank nie da się wejść bez żadnego problemu. Tam... nie, to chyba krzak się ruszy. No lubię te miejsca, a z drugiej strony... No przerażają. Chyba, jak tu fabularnie będziemy mieli wrócić w przyszłości. O, słyszę, widzę! Leży jeden. Aj jaj. Czy my znajdziemy go teraz? W tych odmentach, szaleństwa mgieł. Ej, hopie, wracasz tu. Nie wiem, tam coś jakby było, ale czy to on? To chyba on. Tyłem ustawiony do nas. Leży. Nie wiemy tylko, czy to wszystkie pieruny są z tej okolicy. A nie chciałbym przekapić nasze. Ej, pełt do zwrotu! Ej! Pieruny! Może zwrócili? Nie wiem, może. może... Jak nadepniemy na niego, to się podniesie czasem. No cóż. Zabawa przednia, ale bolesna, jeżeli się nie trafi. Cały czas tę głowę siedzi to później. O! Kolejne zagadki. Kolejny wisiał. Super, ale najpierw zobaczmy, jak już udało nam się tutaj dostać. co w okolicy słychać? Cały nic. Żadnych śniadaniówek nie ma. Tu może Bełtę ktoś rozrzucił jakiś dziwnym trafę. No i chatka, do której nie wiadomo, czy nie będziemy wracać. A! A może? Klucz uniwersalny? Tak! To nie dziwna sprawa, że światło się tu pali. Okej. Okay. Jeszcze zobaczmy, bo to coś chodziło tutaj. Lubię takie zwiedzanie tego typu miejsc w survival horrorach. Nie wiem czemu, ale taka... No, możliwość eksploracji to jest dla mnie zawsze na plus. Okej, okay. a z drugiej strony też jest wejście, czy zamknięte od środka? Musi okay. Macie bełty, może? Flara, tak nie zmieściła się. No, no rzeczywiście, to, to wygląda jakby wypadło z bonusem. Dobra. Jeszcze raz przechadzka tędy, bo może nie zauważyłem. Może gdzieś. Też nie możesz być jak Lara. Sobie spatyków bełtu skręcić, jakoś złożyć. Hmm. Podobna chatka do tej, co widzieliśmy wcześniej. No i jak miło, rzeczywiście jakby więcej rzeczy wypadało, tak nie wiem, czy do tej pory trafialiśmy często na podwójne. Zaczyna mi się podobać. Podobna chatka do tej, co widzieliśmy wcześniej, tylko... Inaczej umeblowana. Macie jakieś laleczki? O! Zginął po to, żebyśmy mogli go pogłaskać. Nie jest tak źle. I co, to tylko polejenia? Dobra. Pusto. Kuchnia. Ciekawie, czy to chatka tych braci, albo coś. Oj. I tu się szczęście skończyło. No ale dwa razy więcej z zera, no to, to w sumie dalej jest zero. No, więc może to w ten sposób działa. Dobra, co macie dla nas na piętrze? I z kim przyjdzie nam walczyć, jak rozwiążemy zagadkę? Tego się boję. Wow! Hmm. Lekka panna. Z, a lalka panna i lalka potwór, Myślę, że lekka panna i lekki potwór No dobrze, w łóżku się spotkali, no z tym miskiem to tak... Ciekawie, ciekawie, o i kolejne dowody No to spoko było tu wrócić Podoba mi się Zobaczmy co my tu mamy Zbierz, eksperyment, kryptonim Piękna i Bestia Stworzenie idealnego środowiska dla każdego testu stało się sednem moich badań. Jestem jednak pewien, że przygotowanie wystarczająco przekonującej scenografii sprawi, że fikcja przekształci się w rzeczywistość. Zamierzam wykorzystać rekwizyty niczym projektant planu filmowego. Sprawie, że domek będzie wyglądał dokładnie jak dom, opisany przez bohatera rymowanki, z drobnymi, osobistymi akcentami i realistycznymi przedmiotami, a także z kilkoma kluczowymi obiektami, takimi jak rysunki lalki i listy, wykorzystywanymi do tej pory. Pierwsze rezultaty są obiecujące, lecz niekompletne. Zamierzam kontynuować kontrolowane wprowadzanie rekwizytów aż do osiągnięcia stanu funkcjonalnego. Uznanie tych rezultatów ma kluczowe znaczenie. Międzywymiarowe przejście, które próbuję tu otworzyć, stanie się przełomowym osiągnięciem godnym mojego geniuszu. No, to idziemy ten twój geniusz rozwinąć. Tylko, że jak tym razem miśka dostaniemy, trochę to mnie stresuje, że jakby nie patrzeć... Zawsze po tych rymowankach przychodzi jakieś pieruństwo do walki, a tu nie mamy żadnego bezpiecznego miejsca. No cóż, mamy strzelbę, może z niej skorzystamy? Dajcie nam to. Cóż tym razem tu znajdziemy? Młoda kobieta, roztropna i chętna. Czy co, serduszko? Czy, czy chętna na ślub? No, przeczytajmy całość. Poszła do boru, gdzie wiele bestii się pałęta. Wśród nich był król Lasu, który skradł jej serce. Żyją teraz razem, troski ich życiu nieobecne. Kurczę. Czyli co? Panna poszła do lasu. Bestia. Ale to misiek tam był na zdjęciu. Skradła serce. A no, myślę, że jeszcze tego potwora tam wykorzystamy. No, wiemy, że można źle ułożyć bajkę. W sensie to wtedy nie przynosi żadnego efektu. Halo? To ładnie się tutaj bawili. Warto było? Cóż tym razem napadło? O, a są większe? Przydałaby się. Zwiększa obrażenia zadawane przed wykryciem przez przeciwników. Ooo, o, 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 to już ma sens, bo my często z ukrycia walimy. Latarka zyska ładunek, obalając większa ilość znajdowanych... Nie, no to zasoby musimy poznać, mocne. Oszałamiają przeciwników. To co, to ten do, dodatkowy ładunek z latarki? No chyba go musimy wymienić, bo latarki nam nie brakuje aż tak bardzo. Aj, ale to jak jest takie krótsze, to też nie jest takie fajne. Ale jeżeli będziemy mogli przed wykryciem, no to tak mieliśmy tę sytuację z tymi łobuzami u góry. Być może mając coś takiego wcześniej, jakbyśmy tutaj przyszli, to ściągalibyśmy ich naraz tymi strzałami. Tyle bełtów do przodu. No. To wszystko, to wszystko przelicza się na nasze zapasy. Jesteśmy w stanie przetestować tę teorię ataku z ukrycia z tego co widzę. Nie będziesz się ruszać, prawda? Oj. Hmm. To jest jakaś forma ich maski? Wow To była ta panna młoda? Tylko że jak jeszcze bestia z nią tu gdzieś powinna chodzić? Opowieść była piękna i bestia Ty piękna, a gdzie ty, ty tu stałaś? Ile my tych bełtów mamy? 2-4, czyli chyba znowu jeden poszedł. A nie, jest drugi? No, to piękne. Tak może być. Tak możemy się bawić. Dobra. No w takim razie z tego miejsca wyciągnęliśmy chyba wszystko. Odpalam mapę i takim magicznym sposobem przenosimy się z powrotem w okolice miasta. Tu mamy jeszcze jedną skrzynkę do zaliczenia no i wszystko. Zaskakujące, ale powrót już przebiegał tak bez większych problemów. Zrobiło się też od razu przyjemniej. Nie, z tym słońcem to zupełnie inna robota. W tym miejscu zostały nam jeszcze dwie rzeczy do ogarnięcia. W sumie to też i ten bank pamięci dobrze by było zrobić. Ale tak, jeżeli dobrze pamiętam. Alo ludzie, a może wcale nie jest tak miło, ale nie mamy broni w ręce. O, panowie, chcecie porozmawiać? Bracia? To chętnie posłucham.

Kolega, zapraszamy na komisariat. Pogadamy, co słychać, tak? Tak, jak powinniśmy tu ze wszystkimi pogadać. Poważnie. Kradną nasze zapasy. Dziwnie się zachowują. To pewnie przez pogodę. No. Halo? O, kolejny komp... Ja! Jeszcze więcej dochodzenia. No to po kolei. Dobra, to są te nasze właśnie miejsca badań. To coś podobnego przerabialiśmy ostatnio. Pewnie teraz by je oznaczyli. Prócz tego, moja droga panno, zabrakło mi szczęścia i środków do życia. Z chęcią wróciłbym do ciebie w najbliższym czasie, lecz najpierw muszę zebrać siły i fundusze. Nie zapomnij o mnie. Będę znów z tobą szybciej niż sądzisz. Najdroższy, z bólem przeczytam o tym, że nie przyjedziesz, ale będę czekała aż się zjawisz. Nigdy cię nie zapomnę. Jak mogłabym. Twoja piękna panna. Czyli rozumiem to te eksperymenty tam, w sensie historię, żeby coś zbudować większego, tak? Najdroższe, kiedy powrócisz? Wyczekuję już tak długo. Tęsknię za tobą. Gdy tylko będziesz mógł wyślij mi list. Czuję się samotna i marnieje. No dobrze. Komputer zostawimy sobie na koniec, bo z tymi mailami to różnie bywa. Tam znowu coś. Chyba, że, że to też jeszcze. Jest! Jeszcze jedna rymowanka. No to nie, to jednak komputer by musi. Komputer chyba musimy zaliczyć teraz. No, mam nadzieję, że podnieśliśmy wszystkie lalki z okolicy. Więc tak, co my tu mamy? Dobra, dzięki. Postaram się ją skomplikować i dodać jej uroku. To naprawdę świetne zajęcie dla magister fizyki stosowanej. Czyli nie ma żadnych wyników. Zdaniem doktora Campbella skuteczność rekwizytów została już udowodniona. Może to coś w samej rymowance jest zbyt dojrzała, zbyt bezpośrednia. Może powinniśmy ją skomplikować i dodać jej urok? Wypróbuj różne podejście i daj mi znać, jak poszło. No, Różne są rymowanki. Daję tylko znać, nie udało mi się jeszcze osiągnąć żadnych sukcesów w ramach przygotowań. Nawet listy od samych postaci nie działają. Masz jakieś rady, czego powinna spróbować w dalszej kolejności? No dobra, czyli co ta rymowanka działa? Nie działa, bo nie wiem, jak do niej podchodzić. Czy będziemy układać, a nic z tego nie wyjdzie. Była kiedyś wierna dziewczyna. W domu siedziała i tam się modliła. O powrót swojego kochanka. Ten sobie zaś zbierał cnotliwe niewiastę. Łamał im serca, bogactwo przewłaszczał. Okej. Okay. Czyli tak, panna siedziała tu, oszust łamał serca i wszystko. Mm -hmm. To było proste, ale gdzie nam daliście wisiorek? OK. then. Co się zmieniło? Gdzie jest wisiorek? Złodzieje. To mamy. Musiał się powiedzieć, chyba że przed domem. Jeżeli jest tu jakiś wisiorek, a jest, to należy do nas. Nie klejny kubek. Kurcze, no ale my i tak robimy te rymowanki w zupełnie innym celu. No dobrze, to jeszcze gdzieś tu kultyści schowali skrzynkę. Ciekawe czy mogą się obrazić na nas za to, że ją będziemy chcieli... Chyba to może być tam gdzieś na pomoście. Za to, że będziemy chcieli sobie ją otworzyć. Rozwiązać zagadkę. No jest! Jest! To z samochodami było za proste, daję swoją. Są trzy baterie, B1, B2, B3, które łącznie mają natężenie 1600 Amperów. B2 ma 128 Amperów, więcej niż B3. B1 ma dwa razy większe natężenie niż B3. Ile Amperów ma B2? Okej, okay, ale jak to... A, i to wynik B2 będzie, będzie tutaj wpisany. No to, to na spokojnie, to biorę kartkę, matematykę i zaraz mówię, jaki wynik mi wyszedł. No i w sumie zagadka bardzo prosta, bo wystarczy odjąć te 128A od wyniku 1600, co nam daje 1472. To dzielimy przez 4 i mamy wartość, wartość baterii B3B1 jest niepotrzebne, 736 nam daje, natomiast B2 to jest 368, czyli to jest B3 plus 128, czyli B2 by miało 496 wynik. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. A to tu myślę, że musimy gdzieś to wpisać 496, 4,9,6. To ta matematyka w życiu, nie? która się przydaje. To jeden z tych momentów. Czemu ja muszę rozwiązywać powalony test z matmy, żeby otworzyć skrytkę? A co jeśli będę się spieszył? Nie umiem liczyć w pamięci. Nie jestem Adam Lovelace. To jakieś nawiązanie do RTX-ów? Przez to coś. Przegapiłem kolację. Dziś mieliśmy pizzę. No dobra, ale bierz więcej tego czegoś. Ile bełtów padnie? A dwa bełty, czyli to chyba taki standard tej skrytki. I wychodzi na to, że wszystko, co mogliśmy na ten moment wyczyścić bez e, nożyc, mamy. Jeszcze tu wrócimy kiedyś po coś. Ale jak jesteśmy tutaj, to weźmy się, zabierzmy za nasze sprawy. Sprawa zamknięta. No. Kurczę, teraz nam doszło pełno tych. Nie, śniadaniówek to chyba aż tak dużo nie doszło. To będzie ostatnia śniadaniówka? Gdzie oni nas wygnali? Tak, to prawdopodobnie ostatnia już. Znalazłam wszystkie pudełka śniadaniowe. Okej, okay, no to, to, to jeziorko jeszcze kusie. No to tak, żeby nadrobić kiedyś. Rymowanki to za chwilę. Skrytki ich jest chyba mniej trochę. Też będą wszystkie? O, jest szansa, że. Że jeszcze jakieś tutaj nie mamy, ale. To ona jest albo nieoznaczona, a nie, dobra, jedna jest tam kołgaraża, ale nie mamy dostępu do niej na ten moment. Rymowanki. No, tego trochę tutaj było. Więc po kolei wszystkie uzupełniamy. Wymiana mail. Co? Rymowanki? A, kto je stworzył? Dobra, to może być. Tylko moment, to była wymiana maili. O. Jednak trzeba się wczytać nieco bardziej. Fałszywa korespondencja między postaciami. No to albo albo dziwne, la o, dziwne lalki to mamy gdzie indziej, albo tutaj do Watery, albo też kto je stworzył. Pasuje tutaj. No kurczę, myślimy. To co, lista miejsca, A, musi być też. Myślałem, że tam tylko rymowanki idą. No, z lasu to wiadomo, że to musi być tu. Innej opcji nie ma. Notatki polowe to, kto je stworzył. Oprócz tego, lalki, no to idą na samą górę. <grystanie> to wygląda jak jakiś Blair Witch. E to była lalka? Chyba lalka też. Jest i oszust. to też będziemy mieli wszystkie lalki. To mi się podoba. Dobra, przyczepy. Jakieś zaczyna się to ładnie tu wszystko porządkować. Kolejna lalka. Do tego... Lighthouse? To chyba stąd mamy wszystko... nie. Jeszcze będą dwie rymowanki? Jeszcze gdzieś coś? Może w tych zamkniętych miejscach? W sumie to my mieliśmy... Listę miejsc z remowankami, tam z tych papierów wyciągnięte. A to coś jeszcze tu się znajdzie. Kto to widział? Kto to widział? Ale no, będziemy biegać po okolicy, więc pewnie na nie jeszcze trafimy. I fabuła... No tutaj parę rzeczy na później, pewnie coś się odkryje, jak zrobimy... Wkroczyłem do kolizji dzięki ukończeniu platformy. Hmm, jak tam wejść? To czy kolizja, może... Kolizja? Jak tam wejść, tak, na pewno. O, i dwie na później karty, czyli może rzeczywiście to jest coś, co rozwiążemy później, później, skoro nam się tyle tego zbiera. A może czegoś nie widzieliśmy? Ciężko określić, ale tak już tu sobie chodzimy. Jak już zaliczyliśmy wszystko. Może jakieś rymowanki będą w domach. Wystarczy jeden dom, że będzie ją krył. Na przykład tu za warsztatem coś będzie, albo tutaj za tym. Bo wydaje mi się, że ciężko jest je ogólnie przegapić. Więc, więc mamy wszystkie na ten moment. Przy wieży radiowej tam nic nie było. Albo jak tak sobie już dzisiaj czyścimy tę okolicę, to jeszcze wrócimy nad nasze jeziorko. A działa to, bo nie jest powiedziane, że fabularnie... Będzie okazja, tam szybko wrócić. A mamy, dawać, Coldron Lake. Mamy, mamy całkiem ciekawy moment w grze, że jest jeszcze w miarę spokojnie. Na to liczę. Albo było w miarę spokojnie. Jakieś telefony czy coś, czy tak w pełnej zadumie jedziemy? Ach, <grym twarzy> ta okolica. Pytanie, czy bez problemów tu możemy się poruszać. Gdzieś był jeden zamek, taki na śrubokręt. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No Ja myślałem, że może jest jaśniej. A tak nad w rękę, to wcale nie jest lepiej. Tu wszystko zwiedziliśmy. No to był ten śrubokręt i to był pojemnik. I tu są w sumie dwa pojemniki na śrubokręt. Ale nas interesują domki. Chociaż okazuje się, że tutaj będziemy musieli i tak wrócić w przyszłości, jeszcze mając nożyce do prętów. Więc w tym miejscu bym zakończył nasz dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że gra się zapisała jak tu przyjechaliśmy i w następnym wracamy po prostu do Bright Falls. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.